Panie wójcie, gdzie się znajdujemy i co obserwujemy? Jesteśmy na placu budowy, tak to powiem. To jest w miejscu byłego przedszkola, gdzie trwają prace remontowe dotyczące przystosowania tego obiektu pod potrzeby klubu seniora, który no, myślę, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony. Poza tymi pracami trwają procedury formalno-prawne pod kątem zajęć, pod kątem wyposażenia, także jest szansa, że w miesiącu czerwcu pełną parą ten klub rozpocznie swoją pracę. Zaczynamy od początku, czyli tak, przedszkolaki przeniosły się do szkoły. Przedszkole otrzymało swoje miejsce w zespole szkolno-przedszkolnym, czyli w obiekcie przy ulicy Nowej. Obiekt był niezagospodarowany. Szukaliśmy formy jego zaadoptowania na inne cele. No i pojawił się pomysł, że w Konstantynowie nie mamy miejsca, gdzie seniorzy mogliby spędzić bardzo miło czas. Dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o środki na utworzenie na terenie gminy klubu seniora. Wniosek został po długiej procedurze pozytywnie rozpatrzony. Wniosek na kwotę ponad 2 milionów złotych. 2 milionów? Tak, który będzie umożliwiał grupie 30 seniorów, 20 kobiet, 10 mężczyzn na ponadroczne zajęcia w szerokiej gamie, bo poza zajęciami stricte edukacyjnymi, pracy z komputerem, zajęciami sportowymi, zajęciami muzycznymi, wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, kilkoma wyjazdami w celu poznania naszego kraju, czyli w góry, nad morze, wielokrotnego wyjazdu do teatru, do kina. Myślę, że ten piękny czas będzie zagospodarowany w zupełności i ci, którzy się do klubu zadeklarowali, na pewno nie będą tej decyzji żałowali. Czyli ten klub formalnie już istnieje, tylko jeszcze nie ma siedziby. Ten klub formalnie istnieje, nabór został zakończony, chociaż można powiedzieć, że nabór to będzie trwał stale, bo oczywiście mamy listę rezerwową, bo wiemy, seniorzy to są ludzie z określonym wieku, no może nie bardzo starzy, bo 50+, bym sam siebie obraził, gdybym powiedział, że to są ludzie bardzo starzy. Ale myślę, że w tym gronie takie grono tutaj będzie miało miejsce na spędzenie naprawdę pięknych chwil i miłe spędzenie tego czasu. 2 miliony złotych pod kątem remontu, ale prawdopodobnie również i wyposażenie to wchodzi w to. W ramach tej kwoty wchodzi i wyposażenie, i zajęcia, i wyżywienie, i wyjazdy. Koszt remontu nie jest może aż takim oszałamiającym, ale to jest kwota blisko 400 tysięcy złotych. I cieszę się, że wygrała to znana firma w okolicy, firma nasza, lokalna, bialska, pana Aleksandra Grysiuka. Myślę, że tutaj słowa pochwały należą się tej firmie, bo bardzo tak z pełnym zapałem i tak dość zdecydowanie podjęła się robót, nie ma żadnej zwłoki, prace intensywnie postępują i nie ma zagrożeń, że w połowie miesiąca czerwca będziemy doposażali w ten obiekt, żeby ci seniorzy zajęcia już odbywali właśnie tutaj. Do tego czasu, miejmy nadzieję, niedługiego, będziemy chcieli też, żeby zajęcia już się rozpoczęły z wykorzystaniem innych naszych obiektów, może Gminnego Centrum Kultury, żeby ci seniorzy już pierwsze zajęcia mogli już odbywać.